Prowadzenie przewodów z instalacji podtynkowej jest możliwe po wysunięciu i wycięciu odpowiedniej płyty przepustowej. W celu podniesienia bezpieczeństwa i stabilności rozdzielnicy przewidziano montaż dwuetapowy przy pomocy wkrętów oraz zatrzasków. Powierzchnia płyty przepustowej jest największa w tego typu rozdzielnicach i ma wymiary 40 na 235 mm. Wykonanie opisu przewodów ułatwione jest dzięki wytłoczonym oznaczeniom literowym i cyfrowym. Skrzynka wnękowa rozdzielnicy Volta została wyposażona w 21 uchwytów kablowych. Kształt uchwytów ułatwia stabilizację przewodów przy użyciu opasek zaciskowych. Liczba i rozstaw uchwytów został dopasowany w oparciu o szerokość zastosowanej rozdzielnicy. Uchwyty w kształcie litery T ułatwiają montaż sprawiając, że opaski zaciskowe nie zsuwają się stabilizując tym samym przewody względem rozdzielnicy. Po przymocowaniu przewodów można w łatwy sposób oznaczyć miejsca wycięcia otworów w płytach przepustowych. Po oznaczeniu obszaru zajętego przez przewody należy wyciąć odpowiednią część płyty. Użyty materiał oraz konstrukcja płyt przepustowych pozwala na łatwe wycinanie otworów np. zastosowaniem noża monterskiego. Skrzynka wnękowa posiada osłabienia i przetłoczenia w ścianach bocznych i tylnej, które przewidziane są do wprowadzenia peszli i przewodów. Tylna ściana skrzynki podtynkowej umożliwia wybicie aż 10 otworów. Ich wielkość, ilość i umiejscowienie jest optymalizowane ze względu na typowe wyposażenie instalacji podtynkowych. Prowadzenie przewodów wewnątrz rozdzielnicy warunkowane jest kształtem skrzynki wnękowej. Uchwyty klamrowe mocowane wzdłuż przestrzeni bocznych pozwalają na szybkie układanie kolejnych przewodów połączeniowych. Maskownica aparatów została dopracowana w najmniejszych szczegółach, aby zwiększyć komfort instalacji i użytkowania.